место уже, да? Хочешь? А сейчас станешь по вагону. Боже! Супер! Але не на подъем, станьте живыми. Не ваш первый, не остатний вывет, так же еще не примите. Ну я не знаю, я тоже. Чугеджал. Добра, начинаем. Фабиан, как же я выиграл? Dobra, nie zagadaj, bo nam dziewczyny uciekają. No widzisz? Ale wążki też wylądowali, no nie. Wszyscy mają. Chodź, Asia, chodź. A co wy tak blisko stoicie? Dobra, dziewczyny, włączasz to? Nie, dobra, włączamy. Dobra. Okej, dziewczyny, gratulacje. Pierwsze dwa miejsca dla was dzisiaj. Dziękujemy. Jak ocenicie ten konkurs dla was? Zadowolone czy jakiś niedosyt jest? No dobra, no to ja myślę, że znaczy, mogę zaliczyć ten konkurs do danych, no bo mi się coraz lepiej skacze, no i myślę, że idzie to dobrze. Co byś poprawiła jeszcze do swoich spokach? Utrzymanie biodra w powietrzu, bo ja lecę strasznie pasję. A Magda, jak to ocenisz? Ja też oceniam w miarę pozytywnie, chociaż no nie były to takie skoki, jakbym do końca chciała, ale cieszę się, że było tak, jak było. Który skok był lepszy? Wydaje mi się, że były podobne, że nie różniły się jakoś bardzo od siebie, ale nie wiem, ciężko jest mi tak ocenić, który był lepszy. Ten drugi był krótszy, więc można powiedzieć, że pierwszy był lepszy. Trudniej się skacze w takich warunkach, jak dzisiaj? Znaczy, może ten próbny był taki, że trzymało trochę w torach, ale te pierwsze dwa, no to dla mnie było idealnie. Tak mi się wydawało, że wszystko było tak, co mi się podoba. Dla ciebie również? Tak, no nie. Że tak powiem, nic nie było takiego, żeby nie można było skoczyć, albo żeby warunki naprawdę były ciężkie. Wydawało mi się, że było naprawdę w porządku i że warunki były bardzo fajne. Jak ocenicie tą swoją obecną dyspozycję? Za wami i tak, swoją dyspozycję z Tobą tutaj zaskoczyć. Tutaj i ogólnie. No, mi się wydaje, że no, sezon rozpoczęłam takimi skokami, jak ogólnie skaczę cały czas, czyli dla mnie słabo, tak mi się wydaje. No i mi się wydaje, że jest coraz lepiej, no i cieszę się z tego, że to idzie. Z tych startów jesteś zadowolona z Pucharu Świata? No się mogą być lepiej, mogą być też gorzej, więc i tak i nie. A czy Magda, jak się czujesz obecnie? Czuję się dobrze. Nie no, co do skoków, no to wszyscy zdrowi, zdrowi wszyscy jest. Zdrowi, w domu zdrowi. No, Kaśka trochę. No, Kaśka. No nie, trochę zdrowa. Nie no, powiem tak, że no, na treningach skacze się bardzo fajnie i naprawdę czuję, że jest lepiej niż było. A na zawodach, no to wydaje mi się, że nie muszę tego komentować, bo wszyscy widzieli zresztą po wynikach, także no nie jestem zadowolona z żadnego praktycznie startu międzynarodowego, na którym byłam, także no co mogę powiedzieć, będę się starała, żeby było tak jak na treningach albo lepiej. No najbliższe startowe, co jakieś plany twoje? Nie mam pojęcia. Nie masz? A twoje? A ja jeszcze mam mistrzostwa świata. Stawiasz sobie jakieś cele właśnie przed tym sezonem? Skoczyć jak najlepiej i biodro utrzymać. A jakie macie takie elementy właśnie, Magda, mówię, że twoje skoki nie są dobre? Znaczy nie jesteś z nich zadowolona, jeżeli chodzi o zawody, to głównie chodzi właśnie o stres, się za bardzo stresujesz? Czy jednak są takie elementy, które po prostu... Tak, biodro łasi, nie? Miałam problemy ze stresem i myślę, że wszyscy o tym wiedzą. No nie, powiem tak, zaczęłam współpracować z psychologiem i naprawdę może ta współpraca nie trwa zbyt długo, ale już widzę jakieś tam efekty i przede wszystkim lepiej się czuję, jak idę na skocznię, także to co najważniejsze, no to już zaczyna jakoś pracować. Co do błędu, no u mnie zawsze był problem z tym dojazdem, żeby utrzymać go do końca i wydaje mi się, że cały czas to jest jednak taki mój główny problem. No ale bywają takie skoki, kiedy uda mi się utrzymać, to jest całkiem okej. Okay. A się zastanawiasz z zawodami? Co? Właśnie, Asia, jak ty walczysz ze stresem? Teraz mi się tak podchodzę bardziej, tak staram się podchodzić jak na treningu i traktować to jak trening.
wtedy mi się lepiej skacze. Na przykład, nie wiem, rok temu to miałam tak, że strasznie się stresowałam. Chodziłam na górę i chciałam wszystko zrobić tak. No ale na dzień dzisiejszy skoki cię bardziej stresują czy wywiady? Wywiady! Okej, okay, dziękujemy ślicznie, yeah. Powodzenia życzymy. Podwyższy warty. Tak z tym mam stać? Tak, no. Ładnie, żeby było widać. Paweł, gratulacje, jest pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Na pewno wynik cieszy, a czy twoje skoki też cieszą ciebie? Skoki w końcu były takie na moim poziomie jak kiedyś. Jeszcze było parę błędów, ale... Wszystko było naprawdę dobrze dopracowane, fajne skoki. Na szczęście udało się odegrać zawody, bo też były trochę takie problemy. Przenieśli nam na mniejszy obieg, ale dla mnie super się skończyło. Te skoki, czego w nich zabrakło? Brakuje pierwszej fazy lotu, tam za bardzo idę biodrem w narty. Muszę popracować jeszcze nad utrzymaniem bioda w locie i będzie ok. A to w jednym i drugim skoku tego ci zabrakło? No tak, to już się ciągnie cały sezon. Na razie nie umiem z tym sobie poradzić, no, ale myślę, że kilka skoków i dam radę jakoś. Jesteś zmęczony już tym sezonem, czy jednak z zawodów na zawody czujesz się coraz lepiej? Z zawodów na zawody praktycznie zajmuję lepsze wyniki, więc na razie nie jestem zmęczony, czuję się świetnie i mam nadzieję, że będzie tak do końca sezonu. Przed sezonem liczyłeś na więcej, czy jednak jesteś zadowolony z tego, co na razie jest? Nie no, w sezonie przygotowawczym, przed sezonem akurat leżałem z nogą w gipsie, więc... Trochę obawiam się, jak to będzie, czy starczy mi sił, czy w ogóle uda mi się jakieś sukcesy odciągnąć. A jak widać, udaje się. A kiedy zacząłeś przygotowania do sezonu? No, miałem nogę praktycznie do grudnia unieruchomioną, więc tak jak chodziliśmy na pierwszy śnieg, to zacząłem coś trenować. Na początku pewnie czułeś się niepewnie? No, było to takie zachowawcze, ale szybko się obskakałem i skacze mi się naprawdę dobrze. Jak oceniasz te dzisiejsze warunki? Na początku było to mgła, potem mocno zaczął sypać śnieg, ale w sumie jakoś dałem sobie radę z tym i nie przeszkadzało mi to nawet. Były to warunki, tak jak dla was, dla skoczków, najtrudniejsze z tych wszystkich edycji na razie? Brakowało jeszcze wiatru, więc no w sumie mi nie przeszkadzało nawet. Lepiej ci się skacze na 70 czy na 90? Zadowolony, że właśnie że przeniesiono zawody na 70? Na początku obawiałem się tej zmiany trochę, było trochę niepewności, czy poradzę sobie. Ale jak widać wyszło mi to na dobre, skoki były naprawdę dobre. Myślę, że na 90 może też bym miał dobre skoki, ale nie wiem, czy udałoby mi się wygrać. Okej, okay. To dzięki i powodzenia.